Istotnym elementem badania tarczycy jest pomiar jej wielkości. I tu ultrasonografista napotyka na pewien drobny problem. Mianowicie głowice liniowe, którymi badamy tarczycę, te najlepsze, najczęściej używane, najbardziej uniwersalne, mają długość 4 cm i taka jest szerokość pola widzenia, albo nawet mniejsza. Oczywiście mamy też głowice 5-centymetrowe. Te mają już troszeczkę gorszą rozdzielczość, a poza tym nawet te głowice nie zawsze będą w stanie zmierzyć długość tarczycy, która nierzadko przekracza 5 cm. Pewnym rozwiązaniem byłaby głowica 6-centymetrowa. Ma ona z kolei inną wadę, mianowicie u osób z krótką szyją może się dosyć łatwo zdarzyć, że głowica zaklinuje się między żuchwą a bojczykiem i nie będziemy w stanie zobaczyć w ogóle przekroju podłużnego tarczycy. Często stosowanym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest obrazowanie trapezoidalne, które jest dostępne w tej chwili w większości nowoczesnych aparatów USG i poszerza nieco pole widzenia. Niestety nieco poszerza pole widzenia i nie zawsze powiększony płat tarczycy się w tym nieco poszerzonym polu widzenia mieści. Inne sposoby opierają się na składaniu tarczycy z dwóch obrazów na obrazie tzw. podwójnym. Mam tutaj do zaproponowania pewien prosty trik, który choć wygląda dosyć niewiarygodnie, mimo wszystko przy odpowiedniej wprawie daje zadziwiająco powtarzalne efekty pomiaru. Przykładam głowicę tak, żeby dolny biegun płata znalazł się na prawej krawędzi pola widzenia. Przełączam się w tryb podwójny, zachowując obraz w czasie rzeczywistym na prawej połowie ekranu. Sprawdzam, czy przesuwając głowicę do góry będę widział cały płat aż do jego górnego bieguna. Wracam do dolnego bieguna i przełączam się na lewą połowę ekranu, otrzymując ten sam obraz na obu połowach. W tym momencie płynnym ruchem przesuwam głowicę tak, żeby to, co znajdowało się na lewej części ekranu, znalazło się po środku, czyli na prawej krawędzi lewej części ekranu. Po zatrzymaniu mogę zmierzyć długość płata tarczycy. Nie chodzi tutaj o dokładne odtworzenie zarysów płata, tylko o jego długość. Wygląda to troszeczkę jak czary, a jednak uwierzcie mi Państwo, że nieraz wykonywałem tego typu pomiar trzykrotnie na tym samym płacie, uzyskując za każdym razem wyniki różniące się nie więcej niż o 2 mm.